Cześć. Kolejny dzień. Kolejny odbyty trening. Można pogadać. Wczoraj na forum w necie znalazłem pytanie od jednej z ultrasek. Jak się przygotować do biegu nocnego? Ma obawy, nigdy takiego biegu nie biegła. Biegnie nocą setkę po górach. Ponad setkę po górach wysokich. Boi się. Z doświadczenia zakładam, że najbardziej boi się dzikich zwierząt. Od razu ci mówię, nie bój się. Nie ma szans, żebyś na szlaku w czasie zawodów, albo inaczej, są bardzo nikłe szanse, żebyś spotkała jakiekolwiek zwierzę. Zwierzęta, kiedy słyszą takie tabuny ludzi, przemieszczające się utartym ludzkim szlakiem, trzymają się z daleka. One wyczuwają cię już z kilkuset metrów. Także schowaj obawy do kieszeni. Tego bym się nie bał. Biegam już po lasach od wielu, wielu lat, że zwierzęta spotykam jedynie w ciągu dnia. I to gdzieś z daleka widzę, że biegną, żerują. Nie trzymają się naszych szlaków, unikają ich. Jeżeli nie wejdziesz im w drogę, czyli nie zejdziesz z trasy, nie wejdziesz na ich terytorium, nie będziesz im przeszkadzać, nie ma szans, żeby takie zwierzę zrobiło ci krzywdę i w ogóle, że je spotkasz. Bardziej bałbym się ludzi, omylnych często, myśliwych lub żulików gdzieś we wsiach czy miasteczkach, przez które biegnie trasa biegu. To oni najczęściej potrafią zaczepiać biegaczy. Jeżeli chodzi o naturę, natura nic ci nie zrobi, żadnej krzywdy. Jak masz się przygotować do takiego biegu? Przede wszystkim zapakuj do plecaka wszystko, co jest obowiązkowe. Co jest zalecane również. Zakup sobie czołówkę. Sprawdź ją na treningu. Dobrą czołówkę. Nie żałuj. Dorzuć do tego zapasowe baterie, żeby później nie błądzić, jak wielu biegaczy zdarzało się, że błądzi, bo nie wymienił baterii, wysiadły, nie wziął zapasowych i płacz, zgrzytanie zębów, bo musi iść na doświetlać telefonem trasę. Naładuj telefon komórkowy. Wrzuć telefony alarmowe do tego telefonu. Telefony do organizatora. Jeżeli masz zegarek z możliwością zapisania trasy, zapisz też trasę w zegarku. Weź ze sobą tą mapę, chociaż to jest obowiązkowe wyposażenie. Ale przed biegiem sprawdź na tej mapie trasę. Biegacze często traktują mapę jak zło konieczne. A wrzucił do plecaka, nawet nie spojrzał, jak ta trasa przebiega. Gdzie ewentualnie może liczyć na pomoc i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak się przygotujesz, nie masz się czego obawiać. Jeżeli nie biegałaś jeszcze nocą, zrób sobie 1-2 treningi nocne. Jeszcze masz czas. 2 tygodnie do biegu, z tego co pisałaś. Pierwszy bieg nocny, trening, zrób ze znajomym biegaczem, biegaczką. Będzie ci łatwiej. Następny już samodzielnie. Jeżeli nadal będziesz miała obawy w czasie zawodów, poszukaj kogoś, kto biegnie twoim tempem. Przyłącz się do niego. We dwójkę zawsze raźniej. Jeżeli zostaniesz sama, to zaufaj mi. Będziesz już tak zrąbana tym biegiem,
Będziesz skoncentrowana na tym, żeby nie zgubić trasy, a to jest największy strach z biegów nocnych, to zgubienie trasy, że nie będziesz w ogóle myślała o tych odgłosach dobiegających z lasu. Uwierz, już będziesz po 50-80 kilometrach w górach, a to już właściwie będziesz blisko mety i będzie jasno. Jedynie mówię, czego możesz się obawiać w czasie takiego biegu nocnego. Zgubienia trasy, kontuzji i samodzielnego bytowania później, czekania na pomoc. I to wszystko. Dlatego w czasie nocnego biegu zwróć uwagę szczególnie, powtarzam, na to, aby nie zgubić trasy. Patrz pod nogi, żeby nie wywinąć orła. I koncentracja. Koncentracja na tym, co przekazuje ci organizm i głowa. To są zawody. Zwierzęta nic ci nie zrobią. Zaufaj mi. To nie ludzie. Życzę ci powodzenia na tym biegu. I napisz relację, jak on w końcu ci się udał. Twoje odczucia z pierwszej nocki na trasie. Cześć, miłego.